W jednym z poprzednich filmów wyprowadziliśmy dwa równania opisujące zjawisko rozładowania kondensatora. Jedno z nich opisuje zmienność natężenia prądu w czasie, a drugie zmienność napięcia w czasie. I równania te są matematycznym opisem tego, co nazywamy odpowiedzią swobodną obwodu RC. Narysowaliśmy też, a właściwie naszkicowaliśmy z grubsza, wykresy tych dwóch krzywych. Obydwie krzywe to funkcje malejące wykładniczo i asymptotycznie dążące do zera. W tym filmie podstawimy konkretne dane liczbowe za zmienne r, c i u i przekonamy się, jak dokładnie wyglądają te wykresy. Żeby to zrobić, wystarczy w arkuszu kalkulacyjnym wpisać wzór funkcji i arkusz sam narysuje wykres. No to po kolei. Narysujmy jeszcze raz obwód RC. Niech opór opornika wynosi 1000 omów, albo inaczej 1 kilo. Ohm. Niech pojemność kondensatora wynosi 1 mikrofarad. Kondensator został wcześniej naładowany, czyli na kondensatorze zgromadzone są ładunki, dodatnie i ujemne. Powiedzmy, że napięcie na kondensatorze wynosi 2V i... Przełączamy przełącznik, czyli zwieramy obwód, i przez opornik płynie prąd. Natężenie prądu zależy od czasu. W wyniku przepływu prądu spada napięcie na kondensatorze, czyli napięcie na kondensatorze również zależy od czasu. Zapiszmy jeszcze raz obydwa równania opisujące te zależności. Napięcie na kondensatorze, w zależności od czasu, równe jest napięcie początkowe razy e do potęgi minus t przez r razy c. Natężenie prądu rozładowania w zależności od czasu równe jest napięcie początkowe przez opór razy e do potęgi minus t przez r razy c. Możemy jeszcze, zanim narysujemy wykresy, obliczyć stałą czasową takiego układu. Stałą czasową oznaczamy małą grecką literą tau. Tau równe jest R razy C, czyli 1 kOhm razy 1 mikrofarad, czyli 10 do potęgi 3 Ohmów razy 10 do potęgi minus 6 Faradów, czyli 10 do potęgi minus trzeciej sekund. Albo inaczej to się równa 1 milisekunda. Ohm razy Farad to sekunda. Możecie wykonać przekształcenia jednostek samodzielnie, tak jak zrobiliśmy to parę filmów temu. Jeżeli teraz podstawimy do wzorów wartości liczbowe za u0, r i c, to otrzymamy następujące wyrażenia. U od t równe jest 2 razy e do potęgi minus 10 do potęgi trzeciej t, albo jeżeli czas będziemy na wykresie oznaczali w milisekundach, to to się równa 2 razy e do potęgi minus t i natężenie prądu rozładowania i od t równe jest 2 V przez 1000 ohmów Volt przez ohm to amper, czyli wykres pokaże nam natężenie prądu w amperach razy e do potęgi minus t od razu w milisekundach, czyli i od t równe jest 2000 razy e do potęgi minus t. I na wykresach wygenerowanych przez arkusz kalkulacyjny wygląda to tak. Wykresy wyglądają tak, jak je naszkicowaliśmy intuicyjnie dwa filmy wcześniej, i tak, jak je narysowaliśmy na podstawie wyprowadzonych wzorów w poprzednim filmie. Tutaj pojawia się pewna niedokładność, którą może już zauważyliście. Natężenie prądu rozładowania teoretycznie rośnie od zera do wartości U przez R, czyli do wartości 2 mA, w bardzo krótkim czasie. Mówiliśmy wcześniej, że w praktyce ten wzrost natężenia prądu trwa chwilę i że narysowanie tej części krzywej wzdłuż osi jest uproszczeniem. Na tym wykresie ta część krzywej jest lekko nachylona, nie jest narysowana wzdłuż osi, ale nie jest to zasługą tego, że arkusz kalkulacyjny wie, co opisują wzory. Tylko przeciwnie, dla arkusza kalkulacyjnego taka krzywa składa się z dwóch części. Jedna opisana jest przez wzór i od t równe jest 0, dla t mniejszych lub równych 0, a druga opisana jest wzorem i od t równe jest 2 razy e do potęgi minus t, dla t większych od 0. I ten punkt arkusz narysował w oparciu o to równanie. A następny punkt narysował w oparciu o to równanie i połączył te dwa punkty. Jeżeli chcecie narysować podobny wykres, ale tak, żeby odzwierciedlał rzeczywistość, to nie wystarczy arkusz kalkulacyjny. Potrzebny jest program symulujący rzeczywiste zachowanie obwodu elektrycznego program, który uwzględnia nie tylko wzór teoretyczny, ale też to, co dzieje się w obwodzie w momencie przełączania. Tak wyglądają wykresy napięcia i natężenia prądu w zależności od czasu w jednym z najbardziej podstawowych obwodów spotykanych praktycznie w każdym urządzeniu elektronicznym w obwodzie RC.